Michał Nowak, zapraszam na sport. Hala Mosiru w Radomiu będzie gościć w niedzielę i w poniedziałek siatkarzy oraz siatkarki występujących w Plus Lidze i Tauron Lidze. W niedzielę 20 września po raz drugi o ligowe punkty powalczą siatkarze Ceradu NA Czarnych. Radomianie w pierwszej serii gier pokonali u siebie Indykpol AZS Olsztyn po tiebreaku. Teraz ich rywalem będzie Trefl Gdańsk, dla którego będzie to dopiero pierwszy mecz Plus Ligi w sezonie. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego mieli utrudnione przygotowania, bowiem w drużynie wykryto parę przypadków koronawirusa i przez jakiś czas zespół nie mógł trenować w pełnym składzie. Początek meczu Cerad NA Czarni Radom Trefl Gdańsk w niedzielę 20 września o godzinie 20:30. Dzień później rozgrywki Tauron Ligi zainaugurują siatkarki Eleklerk Moja Radomki. Radomski zespół, który został bardzo mocno odmieniony w stosunku do poprzedniego sezonu, o pierwsze punkty powalczy z polskimi przetworami Pałacem Bydgoszcz. Pojedynek ten rozpocznie się w poniedziałek 21 września o godzinie 17:30. Radomiak Radom rozegra w niedzielę w Pruszkowie mecz czwartej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Rywalem zielonych będzie Puszcza Niepołomice. 3 mecze, 9 punktów. Piłkarze Radomiaka Radom doskonale rozpoczęli sezon 2020-2021 Fortuna pierwszej ligi. W niedzielę 20 września Zieloni będą chcieli podtrzymać zwycięską serię. Po zwycięstwach nad Widzewem Łódź, GKS-em 1962 Jastrzębie i Chrobrym Głogów, podopiecznych trenera Dariusza Banasika czeka mecz z 13 w tabeli Puszczą Niepołomice, która do tej pory zgromadziła zaledwie jedno oczko. Początek meczu Radomiak Puszcza Niepołomice w niedzielę 20 września o godzinie 13 w Pruszkowie, gdzie radomianie rozgrywają swoje mecze w roli gospodarza. Koszykarze Hydrotraku Radom rozegrają w sobotę w Ostrowie Wielkopolskim mecz czwartej kolejki Energa Basket Ligi. Zarówno Hydrotrak, jak i Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski mają na koncie po 3 rozegrane spotkania w sezonie 2020-2021 Energa Basket Ligi. Oba zespoły raz wygrywały i dwukrotnie musiały uznać wyższość rywali. Tym razem Hydrotrak i Stal zmierzą się w bezpośrednim starciu w Ostrowie Wielkopolskim. Podopieczni trenera Roberta Witki przegrywali z Legią Warszawa oraz Polfarmą Starogard Gdański, a pokonali MKS Dąbrowę Górniczą. Stal natomiast musiała uznać wyższość Anwilu Włosławy i Asseco Arki Gdynia, a pokonała Polfarmę. Początek meczu Stal Hydrotrak zaplanowano na godzinę 17:30 w sobotę 19 września. Uniwersytet Radom pozyskał 6 zawodników. Ubył z tej drużyny tylko jeden. Mimo wzmocnienia składu radomscy szczypiorniści stoją przed bardzo trudnym zadaniem. Aby utrzymać się w pierwszej lidze, muszą zająć miejsce w pierwszej trójce. W rozpoczynającym się sezonie o sukcesy radomianom będzie tym trudniej, że Uniwersytet zagra w roli Beniaminka. Podopieczni Karola Drabika byli zdecydowanie najlepsi w swojej grupie drugiej ligi. Wydawało się, że Uniwersytet będzie mógł spokojnie budować pierwszoligowy zespół. Centrala postanowiła jednak zreformować rozgrywki. W efekcie powstanie jedna pierwsza liga. Prawo gry w niej uzyskają tylko 3 najlepsze drużyny z każdej z 4 obecnych grup. Miejsce 1-3 jest do zdobycia. Musimy wszystkie mecze u siebie wygrać. To jest nasze założenie, że u siebie będziemy walczyć o każdy punkt. Karierę zakończył dotychczasowy lider akademików Grzegorz Mroczek. Natomiast Uniwersytet pozyskał 6 graczy. Są to Adrian Gruszczyński, Bartłomiej Misalski, Mikołaj Baran, Tomasz Kordos, Aleksy Radwański i Mateusz Miecznikowski. Skład został wzmocniony i prezes klubu mógł zapowiedzieć, czego powinni oczekiwać kibice. Na pewno będą mogli liczyć na waleczność zespołu. To, co już żeśmy zaobserwowali, to wszyscy chcą zostawiać serducho. Zostawiali w drugiej lidze, żeby awansować. Można powiedzieć, że z większą siłą w tej chwili wchodzą w treningi i wierzą w sukces, że są zespołem, który myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepszy. Drużyna Uniwersytetu ma w składzie doświadczonych Marka Kubajkę, Rafała Banaczka i Piotra Rojka, ale większość ekipy to młodzi zawodnicy, dopiero zaczynający ligową przygodę. Wierzę, że to zatrybi, wierzę, że dadzą radę i cel, który postawiliśmy sobie w tym roku i w tym sezonie zostanie wywalczony. Po rocznej przerwie szczypiorniści Uniwersytetu znów trenują w hali przy ulicy Chrobrego. To oznacza, że klub dogadał się wreszcie z uczelnią. Cieszymy się z tego powodu. Jesteśmy jeszcze w trakcie dogrywania szczegółów i warunków szczegółowych korzystania z hali. W sobotę pierwszy mecz sezonu. Uniwersytet podejmie Mazura Sierpc. Początek spotkania w hali Uniwersytetu o godzinie 18. IKTS Broń organizuje kolejny turniej tenisa stołowego dla amatorów. Zawody z cyklu Niedziela z tenisem stołowym odbywają się w każdą niedzielę. Amatorzy spotkają się w sali CKU przy ulicy Kościuszki. Początek rywalizacji o godzinie 16:30.
trzy radomskie drużyny awansowały do finału ogólnopolskiej Talentiady. Zawody odbędą się w sobotę w Poznaniu. Podczas półfinałów, które odbyły się w Radomiu, awans wywalczyły aż trzy zespoły z naszego miasta. Mowa o Akademii Tenisowej Masters, Returnie oraz klubie AG Chorzowska Tenis. W finałowych zawodach wystąpi 16 najlepszych drużyn kraju. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.